testować, jak to bywa z internetem, nie zawsze wszystko idzie. Ale jestem, jesteśmy, ruszamy. Dzięki za info do hotelu cały, czy jestem, czy żyję, czy wszystko jest ok. Ruszamy, słuchajcie, dzisiaj z piękną kartą. Zobaczymy, czy wszyscy skoczycie. O, jest, ok. Cześć Zuza, cześć Renata, dzięki za info, czy żyję. Agata, uff. Cześć Karola. Dzisiaj, w ogóle jak się słuchajcie, przygotowywałam wczoraj do tej karty, która jest dzisiaj, jest cudowna, to pokażę Wam ją od razu. To jest biały koń, właściwie można powiedzieć, że stawiający dęba w takiej olbrzymiej sytuacji siły. Koń staje dęba w różnych sytuacjach. Czasami jak się wystraszy, ale to też jest... Ta odpowiedź na to wystraszenie jest raczej z takiej ekspresji, z takiej chęci, no, też walki, siły, mocy. Nie jest to ucieczka. Nie? Tak jak koń ma tą walkę, ucieczkę, to jest raczej walka. A w nim, przed nim, przy nim, w parze jest sowa. Ale to za chwilkę. Witaj Sylwia, dzień dobry Krysia, Asia, Danka, cześć. Dzień dobry Manu Maja. I słuchajcie, jak myślałam wczoraj o tej karcie, to patrzyłam na nią i tak sobie myślałam, to jest jedna też z niewielu kart, które właściwie nadają się głównie do takiej wewnętrznej medytacji, czyli że ja o nich dużo nie mówię, ja o nich dużo nie myślę, ja po prostu na to patrzę. To jest jeszcze w ogóle nie koniec tej karty, bo oba zwierzęta są na czarnym tle w świetle księżyca. Więc ona jest naprawdę wielo jakby wątkowa. Witaj Ewa, piękny poranek. Jest wielowątkowa i właśnie sobie uświadomiłam, że to jest taka karta, o której się trudno przez to. No i właśnie dzisiaj, wiecie, zaczęłam włączać ten internet, coś mi się tam wszystko pozatykało, więc go restartowałam. A w międzyczasie, czekając, aż wiecie, wszystko się ponownie pojawi, patrzyłam na tą kartę. No i jakby uznałam, że muszę myśleć o tym, co mówię, bo sobie sama wywołuję jakby rzeczywistość, bo miałam bardzo dużo czasu na to, żeby ją po prostu wchłonąć w siebie. Cześć Ania, cześć Kajka, cześć Agata, super, dzień dobry Ewa. Jak ona się nazywa? Pokażę dla tych osób, co wskoczyły. Karta z koniem i z sową. Jej nazywa się Objęcie światłem księżyca, więc w nazwie nie ma jakby bardziej, nie jest powiedziane o zwierzętach, tylko właśnie czym one są świetlane. I jest to dlatego związane, ponieważ ta karta ma taki przekaz wsparcia, trochę wsparcia w takim trudniejszym czasie, jeśli ten czas trudny jest, ale też wsparcia w przejściu przez swój wewnętrzny mrok, w ogóle przejścia przez mrok, czy on jest na zewnątrz, czy on jest w środku. No, na Facebooku jest zawsze trochę kilka minut, sekund spóźnienia, więc ja później widzę w ogóle wszystkie jakby reakcje od Was. Jeszcze sam muszę się domyśleć, czego one dotyczyły. O, dzień dobry Karolina. Więc mówimy o jakimś przejściu przez mrok, ale też przez jakąś swoją trudność, bo można powiedzieć, że karty w ogóle one jakoś opisują takie sytuacje, które są też bardzo małe, czasami bardzo duże. I tu też są takie malutkie rzeczy czasami, które nas zatrzymują, ja o nich będę mówić. Ale jest jakiś element
trudności w przejściu przez coś, tak? Jest jakaś ciemna noc i jest oświetlanie światłem zwierząt mocy, w tym przypadku konia i sowy, i one łączą swoje siły, żeby nawigować w ciemności. Czy się chce zainstalować? O nie, 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 nie. Nic nie będziemy instalować teraz. Dobra. Jaki jest dar tej karty? Dar pokażę jeszcze raz. Też Wam ją zostawię do takiego widzenia bardziej. Czekajcie, może to przesunę tak. Popatrzcie sobie chwilkę. Może z muzyczką. Dar, który właśnie mówi o tym, żeby dobrze się... O, jest jak Graszka, jestem ja. Dzień dobry. Dar jest taki, żeby zobaczyć piękno schowane za cierpieniem. Jakkolwiek to trudno może nie brzmieć. Jakie jest wyzwanie? Bo oczywiście jest. To jest takie pojęcie w wyzwaniu vulnerability. Na nasz język polski się to tłumaczy jako wrażliwość. Natomiast jest to taka wrażliwość łamana na zranienie. Czyli taka otwartość na pokazanie swojego miękkiego brzucha. Dużo o tym mówi Brené Brown, jak ją znacie. To jest w tej wrażliwości pewien rodzaj wrażliwienia, takiego wystawienia się, nie? Czyli to nie jest tylko taka wrażliwość na przykład, że przeszywają mi jakieś uczucia, jak patrzę na piękny kwiat na przykład, który zobaczyłam, którego może by ktoś nie zobaczył, ja na niego zwróciłam uwagę, albo nie wiem, na szczelinę właśnie w, nie wiem, w chodniku, gdzie z niego coś wyrasta, czy na, w ogóle na życie, na jakieś istotę życia, to też jest wrażliwość. Ale vulnerability pojawia się w relacjach z ludźmi zazwyczaj i ma ten takie coś, że się czuje, że się odsłonił. Część z Was, która była wczoraj i przedwczoraj, się myśla, że do tej drogi między od fałszywego ja do autentycznego ja, czyli mam też pewnego, zobaczcie, kontynuację w tych kartach, mimo że one nie są po kolei ustawione, potrzebna jest ta wrażliwość, żeby w ogóle tą drogę przejść. Tak? Mieć taką odwagę, żeby puścić te mechanizmy, które powodują na przykład... Jeśli ktoś ma mechanizm obronny i to jest jego fałszywe ja, na przykład, że jest perfekcjonistą, to w momencie, kiedy, nie wiem, współpracuje i ktoś mówi, słuchaj, ale tutaj masz 3 literówki w tym tekście, który tak zrobiłeś, to jest bardzo trudne. Nie? Taka pierwsza reakcja może być, a to w ogóle nie ja. No nie wiem, wiecie, każdy wymyśli swoją, ale jest bardzo trudno przyjąć na przykład błąd w ogóle na początku. I w ogóle każda zmiana, nie? Czyli jeśli była jakaś nasza reakcja z fałszywego ja i w momencie, kiedy chcemy pójść do autentycznego, no to jest pokazywanie siebie w ogóle w innej odsłonie trochę dla ludzi najbliższych. Jeszcze raz kartę. I ta wrażliwość to jest właściwie te vulnerability, to właściwie jest cały proces, nie? Który na początku jest mocniejszy, później trochę jest tego mniej, ale nadal jest. I dobra wiadomość jest tego taka, że ćwicząc tą wrażliwość, właśnie dotykamy swojej mocy osobistej. Bo nie ma nic takiego bardziej osłabiającego niż konieczność trzymania swojego fałszywego ja w ryzach,
A nie ma nic bardziej wzmacniającego, jak pokazanie siebie w autentycznym ja, tak? Czyli pokazanie siebie w wrażliwości i doświadczenie tego, że się nie ginie. Ja używam słowa, że się nie ginie, bo na początku naprawdę jest takie uczucie, że jak to powiem, albo to pokażę, albo ktoś to zobaczy, to zginę. Jest czasami to naprawdę w małych rzeczach. W pokazaniu siebie, że się coś czuje. Na przykład ktoś na warsztacie potrafi na przykład pokazać, że coś czuje, że coś przeżywa, pokazać to, że przeżywa. Albo w jakiejś innej też sytuacji. I na drugi dzień ma najnormalniej w świecie kaca. Żałuje, że to zrobił. Tak? I tu dochodzi, wiecie, to jest ta właśnie te zmaganie się jakiejś pewnej nowej jakby reakcji z tą starą, która mówi, no nie wiem, wiesz, czy dobrze. Tak się odsłonić, pokazać, że ci było, nie wiem, smutno z jakiegoś powodu, że o czymś pragniesz, że o czymś marzysz, że ci wstyd, że coś cię złości, że ci bardzo smutno, że czujesz się nie do końca dobra i ci smutno z tego powodu, że tak czujesz. I tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś się zaczyna jakby nie gdzieś pokazywać coraz częściej, to te różne rzeczy właśnie są tą wrażliwością. Magda pisze, dzień dobry wszystkim, tym razem pamiętałam, bardzo się cieszę. Cześć Bożenka, cześć Julia, Agnieszka, Agata. Jeszcze raz pokażę dla nowych osób kartę. To są, tutaj mamy głównie zwierzęta nocy w świetle księżyca, czyli one mają nam służyć, żeby przejść przez, to się nawet nazywa, to jest taki termin, nie wiem skąd on pochodzi, ciemna noc duszy, czyli takie momenty, w których trochę próbujemy się może schować, może nie pokazać siebie, a właśnie mądrość sowy i mądrość konia jednocześnie, czyli to jest, można powiedzieć, że sowa bardziej reprezentuje mądrość, a koń reprezentuje siłę w tym zestawieniu. Właśnie te dwie moce są potrzebne do tego, żeby przez to przejść. I koń, jak widać, w niewielu kartach koń staje dęba. Akurat tutaj jest, ewidentnie próbuje się dopasować do energii sowy. I może chce atakować, bo konie też w taki sposób walczą ze sobą, ale też może się pokazuje. Poza tym dęba jest taką też ekspresją swojej mocy, niekoniecznie z intencją walki. Więc jak tutaj patrzę na ustawienie uszu i oczu konia, bo wydawałoby się, że to jednak będzie jednak ekspresja siły i możliwości, jakie są, takiego potencjału. A łączy się to z tą cechą tej wrażliwości, tej vulnerability, tego miękkiego brzuszka, nie? I jak sobie myślę, że z czym połączyć tą kartę, ten obraz, nie? Z tymi momentami, w których będzie Wam może dyskomfortowo trochę się je pokazać. A może się pokażecie i później będą jakieś uczucia, nie? Żeby szukać jakości tej karty właśnie, czyli tych dwóch zwierząt mocy w sobie, czyli przede wszystkim odwagi do tego. Jak myślę o rozwoju osobistym, słuchajcie, bo o rozwoju można dużo rozmawiać, nie? I teraz też to robimy. Stawię kawę. Ale on się wydarza w praktyce, nie? Czyli rozwój osobisty wydarza się w wprowadzaniu w życie pewnych zmian, w czuciu trochę inaczej, ćwiczeniu tego czucia, mówieniu trochę inaczej, praktykowaniu, też planowaniu, nie? Czyli jakby nie rozwija się wszystkiego naraz, tylko rozwija się jakiś mały na przykład kawałek w danym momencie, czyli też taka cała umiejętność ustawiania sobie celów rozwojowych. Ale cokolwiek wziąć pod uwagę, jakąkolwiek metodę w ogóle warsztatową, pójdziecie na terapię, na warsztaty, na coaching, no jedyne na warsztatach, na których się nie odzywacie, to może nie być, jakby nie, się nie pojawić. Ta wrażliwość jest po prostu
ten rodzaj wrażliwości, czyli te vulnerability, jest paliwem waszego rozwoju. Czyli jeśli chce się tego uniknąć, żeby się właśnie odsłonić, żeby pokazać jakiś swój inny kawałek, inny wizerunek, no to on nie będzie szedł. Więc w takich momentach można sobie przypomnieć konia i sowy jednocześnie. No dosyć duże, jak widać, tutaj wsparcie musi być na ten moment. I pójść po prostu do przodu. I to jest ten aspekt wrażliwości rozwojowej, która nie jest jeszcze w takim dużym jakimś kryzysie, ale ta karta też właśnie mówi, oprócz tych małych sytuacji, mówi właśnie o ciemnej nocy duszy, o w ogóle poruszaniu się przez mrok, o taką dosyć trudną rzeczywistość zewnętrzną. I ona przypomina też trochę coś takiego, że w ogóle jak się patrzy na różne przekazy duchowe, nie? Jak spojrzycie na to, co jest napisane w przeróżnych, wiesz, księgach świętych na świecie, to wielu z nich jest wskazówką, że nie celem jest właśnie kontrola rzeczywistości, tak? Bo jej się nie da kontrolować, już teraz tego doświadczamy bardzo dobrze. Ale stosunek do tej rzeczywistości. I właśnie celem jest pozostanie otwartym z sercem na to, co się wydarza, czyli nie zamykanie się, nie chowanie się za jakimiś mechanizmami obronnymi, czyli też ta wrażliwość, ta podatność na zranienia wobec tego, co się wydarza i zaangażowanie w tą rzeczywistość. To jest wskazówka. I tego właśnie też uczy ta karta. Marion Woodman jest taką postacią, którą ostatnio studiuję coraz częściej. Jest psychoanalityczką jungowską. Dużo stworzyła w ogóle takich pięknych pism w ogóle o rozwoju człowieka i z człowiekiem dużo pracowała. Ona właśnie pisała o tej karcie, znaczy o tej karcie, ona pisała o takim zjawisku, bo widzicie, tutaj jak z archetypami jest, nie? Że archetypy przedstawiają pewne zjawiska, które po prostu są. Linda z Kim akurat przedstawiły to zjawisko sową, koniem i tym księżycem i tą ciemnością, a Marion Woodman mówiła o takich momentach róża w ogniu. I róża w ogniu właśnie też jakby mówi o tym takim otwartym, wrażliwym sercu, nawet w sytuacji podatnej na jakby zranienie. I to podatne zranienie może być w ogóle, bo jest dookoła mrok, bo jest ciemność, bo coś się wydarzyło, bo są trudne wydarzenia. Można powiedzieć, że wszyscy jako ludzie doświadczamy teraz takiej sytuacji, takiego kryzysu zewnętrznego. W innych momentach, chociaż oczywiście to może się tam też nakładać teraz, często ludzie doświadczają kryzysu swojego jakiegoś indywidualnego czy kryzysu rodziny. I nawet w tych momentach można praktykować taką postawę, która otwiera serce. I zobaczcie, mówiłam wczoraj o takim duchowym materializmie, czyli takim przeskakiwaniu w pozytywne emocje od razu, nie? Tu w ogóle nie o to chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby teraz, niezależnie od tego, co się wydarza i jest bardzo trudno, to od razu sobie mówić, że to okej, nie? Że to przyjmę i nie pozwolić sobie na uczucia, które są związane z tą sytuacją. Tu bardziej chodzi o to, żeby się w ogóle jakby nie wypiąć z życia, nie? To bardziej o tym mówi, nie? Że takie zamknięcie na odczuwanie właśnie jest zamknięciem serca. Bo dopóki czujemy, to tak długo nas uczucia będą wspierać i oczywiście czasami jest to konieczne i to też jest mechanizm obronny, zamknięcie się, nie? Ale dopóki mamy możliwość, o, dzień dobry Kama, dzień dobry Edward, o, jest mój braciszek, no proszę. No dobra, idziemy dalej, nie? Czyli nie kontrola rzeczywistości, tylko kontrola swojej postawy wobec tej rzeczywistości. I
To jest trochę taka tajemnica i magia, którą można tworzyć niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, co się dzieje dookoła. I to jest bardzo wzmacniające, zwłaszcza jak ktoś ma taką umiejętność, nie tylko dla siebie, ale też dla ludzi dookoła, nie? To jest trochę to, jak mówiłam o, pamiętacie o przywództwie sytuacyjnym, o tym, jak można siebie wspierać różnymi aktywnościami, co się teraz dzieje, też w grupie widzialna ręka i tak dalej. To są też takie duże rzeczy. A tutaj jest też mowa o takim otwarciu serca, które się wyraża przez małe rzeczy, przez małą, drobną, takie magiczne zadbanie o kogoś. Może to, co należy do takiego umilania codzienności sobie wzajemnie. Może jakiś miły posiłek, może jakaś miła karteczka, może miły SMS, miły telefon. Nie? Taka takie coś, co tworzy magię codzienności. Tu mówimy o tej magii w trudnym czasie, nie kiedy jest wszystko dobrze. Ania pisze, ale mam dzisiaj nieaktywny mózg. Tak się zdarza, zwłaszcza o 7 rano. Ania pisze, to ważne bardzo. Czuję teraz pokusę nieczułości. Pozostać otwartym z sercem. No, bo to jest właśnie, nie, to się waha jak na huśtawce, nie, że im trudniej jest na zewnątrz, to się nam włączają mechanizmy obronne, które mówią, ok, zamrozimy się, przetrwamy, na pewno to się skończy. Ale jak coś trwa, tak, zwłaszcza trochę, i jeszcze są w to zaangażowane inne osoby, to ta czułość, otwartość serca w malutkich gestach tworzy, że zupełnie inaczej nam mija rzeczywistość. I trochę tak jak w tej róży w ogniu, nie? Że takie tworzymy piękno schowane za cierpieniem. Cierpieniem rozumianym czasami bardzo dosłownie w kryzysie, jeśli ktoś w nim jest, a cierpieniem czasami rozumianym jako w ogóle szerszy stan, w którym teraz jesteśmy. Pokażę karty jeszcze na koniec. I też to, co chcę powiedzieć, że to nie jest o oderwaniu, tak, od rzeczywistości, nie? Czyli tu nie mówimy o Poliannie w różowych okularach, o której wczoraj mówiłam, która nie zauważa, nie widzi tego, co jest. Tylko w bardzo świadomy sposób, pomimo tej rzeczywistości, włączanie tych rzeczy. I patrzę jeszcze, czy coś piszecie. O, jest Ula. W każdym razie z tym Was bym dzisiaj zostawiła. Z koniem i sową jako siłami do tego, żeby w tym otwartym sercu pozostać. Mimo różnych mroków, które mogą być dookoła. I z poszukaniem tej czułości, którą można obdarzyć kogoś dookoła. Na żywo, jeśli jest. Albo poprzez telefon, poprzez maila. Niech ta otwartość serca też idzie w świat. I ja też Wam bardzo dziękuję za te gesty, które ja od Was dostaję. SMS-y, maile, udostępnienia, w których opisujecie, co dla Was ten cykl naszych live'ów tutaj robi. Ula pisze, dzień dobry, zaspałam. Witaj Ula, ja dzisiaj 10 minut pozaczęłam, bo mi internet zaspał. Cześć Asia. Dobra, słuchajcie, dobrego dnia. Widzimy się jutro o 7 z kolejną tajemniczą kartą, którą będę dzisiaj wybierać i medytować nad tym, która to będzie. Puszczajcie w świat, niech live'y idą i ciekawa jestem Waszych dzisiejszych pomysłów na coś dobrego dla kogoś w okolicy. No, to wszystkiego dobrego i do jutra.